Rozdział trzeci. Jak znaleźć faceta, na którym warto połamać zęby? Wygląda na to, że babcia Zula nie wróciła na noc. Nie, żeby się wyprowadziła, raczej przeciwnie. Kiedy przywlokłam się wczoraj do domu, całe mieszkanie nosiło ślady trwałego zadomowienia. W kuchni walały się resztki jakiejś potrawy na bazie kaszy gryczanej. Na parapecie stały doniczki z ziołami, dynia oraz dwa sporych rozmiarów kabaczki. W łazience dosłownie, gdzie się tylko dało, poupychane były rozmaite słoiczki, flaszeczki i puzderka. W salonie leżały całe sterty rozmaitych elementów babciny i garderoby, a we wszystkich pomieszczeniach porozstawiane były zapachowe świeczki i kadzidełka. Paradoksalnie jakoś cały ten bajzel sprawił mi nawet pewien rodzaj ulgi. Nie mając pod ręką nic innego, przywdziałam na siebie kaczuszkowy sweterek isia i zabrałam się za porządki. To była moja odwieczna metoda na stres. Układając, szorując i czyszcząc, Rozprawiałam się jakby ze wszystkim, co wymagało poukładania i oczyszczenia w moim życiu. Siedząc potem w wypocowanym do granic możliwości salonie, wykąpana, pachnąca, z perfekcyjnym manikirem, czułam się panią swojego świata, pewna siebie i bezpieczna. Kiedy szłam nad ranem do łazienki, babci jeszcze nie było. Teraz dochodziła już dziesiąta i żaden odgłos nie zdradzał jej pobytu w mieszkaniu. Przykryłam się pledem po samą brodę i powiodłam wzrokiem po wymuskanym mieszkaniu. I po jaką cholerę tkwie na tej sofie, poskładana jak japoński scyzorek, zamiast rozwalać się wygodnie we własnej sypialni. Wkurzyłam się w końcu na to wszystko. Doskonale idealny porządek wyłagodził jednak moje emocje do tego stopnia, że wyskoczyłam raźno z posłania, z zamiarem spożycia jakiegoś lekkiego śniadanka. Kawka, jajko na miękko i grzanka. No, to było to, na co miałam ochotę przez chwilę miałam złudne wrażenie, że wszystko jest jak zwykle. Że za momencik wpakuję się tacą do łóżka, wrzucę na DVD jakąś pikantną komedię i przeleżę sobie tak nieruszana przez nikogo aż do wieczora. Potem wyciągnę dziewczyny na dyskotekę albo do kina, a potem jeszcze A co? Jajko się uśmierca na dzień dobry, tak? huknęła mi nagle za plecami babcia. Matko święta. Babciu opętało cię. Chcesz, żebym zawału dostała? Z tego wszystkiego wlałam sobie na talerzek z grzankami pół kubka kawy. A w ogóle, to gdzie ty byłaś, co? U mamy? No chyba oszalałaś. Co ja bym z tą bigotką robiła? A zresztą, rzekła babcia, porywając mi z talerza jedyną ocalałą grzankę i na wpół obrane jajko. Czy ja się ciebie pytam, gdzie ty łazisz? He? Właściwie to ja zaraz wychodzę. Przyszłam się tylko przebrać. Zanim zawrzało kolejne jajko, babcia stała już w progu gotowa do wyjścia. W moich dżinsach, w moich przeciwsłonecznych okularach i z moją torebką. I jak? Może być? spytała, obracając się w koło. No, skoro musi, westchnęłam, połykając bardziej szczerą wypowiedź. Babciu? spytałam, spoglądając na nią z podełba. Jak ktoś taki jak ty mógł urodzić Kogoś takiego jak moja matka. – Ty się lepiej spytaj, kto ją tak wykrzywił? – burknęła. – Kto? – A daj ty mi spokój, bo mi się dawno zabliźniona rana odnowi. I nie denerwuj mnie przed wyjściem, okej? Okay? Babcia, trzasnąwszy popisowo drzwiami, byknęła z mieszkania. – No fajnie, całkiem fajnie. – Rewelka! – podsumowałam, uprzątając po spaskudzonym śniadaniu. – Ale co mnie to właściwie wszystko obchodzi? Spytałam swojego zdeformowanego odbicia w niklowanym czajniku. He? Aha, babcia chyba siedziała wczoraj przy komputerze, skonstatowałam, wytrząsając z klawiatury okruchy ciastek i kawałki słonych paluszków. Zamierzałam właściwie przejrzeć tylko skrzynkę mailową, a teraz, rzecz jasna, prześledzić jeszcze babcinę wędrówki po internecie. Rodziło to jakąś nadzieję dowiedzenia się, w jakim celu i na jak długo spadła mi na kark. O oh shit, znowuż ta cholerna morda. Zapomniana przeze mnie facjata pojawiła się na tapecie, waląc mnie swoim widokiem w wysmakowane poczucie estetyki. Ale teraz nie będzie już żadnego cackania, zdecydowałam raz a porządnie pozbyć się wkurzającego pyziora. Nie zważając na pokazujące się w dole ekranu komunikaty, robiłam swoje, ale swoje nijak się nie dawało. Najpierw musiałam oderwać od podkładki mysz, przylepioną, jak się początkowo zdawało, za pomocą co najmniej e, cyjanopanu. Okazało się jednak, że to był dżem, agresowy. Za każdym razem, kiedy już miałam ustawiony nowy luk monitora i wystarczyło tylko nacisnąć OK, otwierał mi się samoistnie folder Moje dokumenty, panel sterowania, Excel albo Media Player, i tak w koło. Przy próbach resetowania komputer rzęził i harczał. Aż w końcu zawiesił się tak perfekcyjnie, że w zasadzie pozostawało mi jedynie wyłączyć go z prądu. Kiedy jednak podeszłam do gniazdka, posypały mi się na głowę płyty CD. Ostatnią, która wśliznęła mi się w dekolt i utkwiła między biusty, było Nevermind, kurta Cobaina. Czy żeby babcia zainstalowała się u mnie aż tak detalicznie? Zaniepokoiłam się nie na żarty. Postanowiłam zrobić sobie kawę. Potem uprzątnąć całe to pobojowisko, a następnie olać na jakiś czas cały ten durnowaty komputer i udać się na małe terapeutyczne zakupy. W kuchni znalazłam jakieś ciastka, zdaje się, że te same, które wydłubywałam dzisiaj z klawiatury, dorzuciłam jeszcze na tackę lampkę łiskacza i z takim oprzyrządowaniem ruszyłam ku sowie. W tym momencie komputer odwiesił się sam z siebie i z głośnym plumknięciem rzucił na pulpit żółtą kopertę. Żadne mi tu takie! oznajmiłam i uniosłam w geście toastu lampkę złocistego płynu. Plitud? odpowiedział komputer. No to w Twoje ręce, odpowiedziałam łaskawie i wychyliłam całą zawartość. Plitud? zaprotestował komputer. Nie będziesz mi się tu rządziła, durna skrzynio! Na złość usiadłam sobie przodem do ekranu i napełniłam kieliszek ponownie. Zanim zdążyłam podnieść go do ust. Pierwsze ciastko z brzegu wyskoczyło z talerzyka, rąbnęło w ścianę i rozplaskało się na czole Britney Spears. Plitud oznajmił komputer. A figę! Zripostowałam błyskawicznie. No i się rozpętało. Talerzyk zaczął dosłownie eksplodować ciastkami, waląc na oślep, w co popadło. Wypiłam prędko swój alkohol i okrakiem usiadłam na butelce. I ani mi się wasz tego ruszać! Zagroziłam na wszelki wypadek. Plitud, zabrzmiało to tym razem, jakoś tak ugodowo. Żółta koperta migała, jak opętana. Zasiadłam ostrożnie przy biurku, wsuwając pod tyłek ocaloną flaszkę. Nie no, pogięło mnie, czy jak? Skrytykowałam się w duchu. Mam pertraktować z komputerem. Plit! Otworzyłam niechętnie podejrzaną wiadomość, domyślając się, że w innym razie to coś zdemoluje mi całe mieszkanie. Zawierała tylko jedno słowo. Daniel. Ze złotoryi? Spytałam. Nie i tak. Czyli jak, masz coś wspólnego z tą złotoryją czy nie? Ta NK. Czego chcesz? Pogadć. Nie umiesz pisać czy co? Zdenerwowałam się, węsząc w tym kawał jakiegoś gówniarza. Umim. Aha, to może pisz po ludzku, co? I streszczaj się. Nie mam czasu na wygłupy. Ja nie mam czsu pojawiło się po dłuższej chwili Tak to spadaj zaproponowałam rzeczowo Nie nie e czekaj trudno pisać Dobra to może od początku Czego chcesz ode mnie To ja Znaczy się kto my się znamy na komputrze jest co Tapeta Z, Zaraz rozmasowałam zwilgotniałe czoło Na komputerze na Poczułam nagle między łopatkami chłodną stróżkę potu. O Boże, chyba nie chyba nie na tej tapecie. Tak, wyświetliła się odpowiedź. Ale ja mu tego pytania do cholery nie zadałam. Włosie na całym moim ciele zafalowało nieprzyjemnie. Czytasz w moich myślach wystukałam drżącą dłonią. Ta. Z zadaniem kolejnego pytania wahałam się dłuższą chwilę. I jeżeli to jest, no bo, no bo, jeśli to jest jakaś siła nieczysta, to niech mi sama odpowie, jeżeli czyta w moich myślach. Zamknęłam oczy, plit odezwało się po chwili. Z daleko idącą niechęcią spojrzałam na monitor. Tak to ja na tapecie, odpisało całkowicie zrozumiale. Ten trupielec? To niemożliwe, jęknęłam, bliska histerii. Ktoś mści się na mnie. Cholernie się mści, ale kto, za co? I jakim cudem, w taki sposób? Przestań, proszę cię, daj mi spokój, odpisałam. Ja proszę, tylko ty mi możesz pomóż. Co ja ci mogę? Szukać. Oszukać? Poszuk, hashtag małpać. Ale y, czego mam szukać? Odstukałam. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie rozumiem, y, ale to przemyślę, zastanowię się, obiecuję. Klikałam szybko, z całych sił, starając się wierzyć w to, co pisze. Bo skoro to potrafi czytać w moich myślach, potrafi też pewnie wyczuć, że zamierzam je zwyczajnie wykiwać. Dobrze, ale szybko stresie. Mogę teraz odejść? Idź. Drżącymi dłońmi zebrałam rozsypane płyty i ułożyłam na swoje miejsce. Poprawiłam makijaż, dorzucając trochę różu na woskowo blade policzki. Postanowiłam wyjść z mojego nawiedzonego mieszkania i nie wracać do pojawienia się babci, choćbym miała koczować na ulicy. Włożyłam przewidująco wygodne buty na płaskim obcasie i złapałam pierwszą lepszą torebkę, nie zważając na kolorystyczny dysonans. A niech to szlak najjaśniejszy! bluznęłam. Bluznęłam, nacierając na nie dające się otworzyć drzwi. Najwyraźniej babcia wychodząc zamknęła je na klucz. Wyłuskałam z portfelika swój, ale nie rozwiązało to problemu. Wyglądało na to, że nie dosyć, że babcia zamknęła mnie od zewnątrz, to jeszcze zostawiła klucz w zamku. Wyjrzałam przez okno. Ciecia, skoro był potrzebny, oczywiście jak okiem sięgnąć, nigdzie nie było. Nie będę przecież na niego wrzeszczeć, stłumiłam sobie pierwszą myśl, jaka przyszła mi do głowy. Już się wystarczająco zmarałam ostatnio. Dzięki babci, jak zwykle. Uznałam, że skoro tak, to ja sobie do niej zadzwonię i gdziekolwiek by nie była, będzie musiała przyjść, niestety. Z absolutną determinacją wybrałam numer babcinej komórki, po czym usłyszałam ją tuż za swoimi plecami. Telefon leżał sobie swobodnym bykiem na mojej komodzie. No to dupa i organki, podsumowałam bezradnie. Mogę się w takim razie napić? Rzuciłam nieśmiało w stronę komputera. Cisza. Y — Nie rozwalisz mi butelki? — Co? — Zrozum — perorowałam do otworu na dyskietki. — W dołku jestem. Y — Trochę się napiję, okej? Okay? Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi napełniłam kieliszek i błyskawicznie połknęłam jego zawartość. Na wszelki wypadek usiadłam na samym środku salonu, na dywanie, żeby mieć wszystko na oku. Nic się nie działo. Przeczołgałam się więc ostrożnie w stronę komody po leżące pod nią jedyne ocalałe ciastko. Wsuwając palce pod mebel, natrafiłam na coś jeszcze. Wpakowałam szybko ciastko do ust i sięgnęłam ponownie. To była moja szara koperta ze zdjęciami. Wpadła mi tam widocznie w trakcie sprzątania. Nie mając zupełnie nic innego do roboty, rozłożyłam zdjęcia wokół siebie i zaległam pomiędzy nimi. Tym sposobem mogłam oglądać je wszystkie po kolei, zmieniając jedynie nieznacznie pozycję ciała. Za każdym takim seansem, a było ich całe mnóstwo. Czuwałam z serca piekącą zadrę. Bo niby jakim prawem facet, jedyny na całym świecie, jaki idealnie do mnie pasował, żył sobie cholera wie gdzie, nie mając nawet bladego pojęcia o moim istnieniu? No właśnie, cholera wie gdzie i z kim? Bo choćbym nie wiem, jak się oszukiwała, taki mężczyzna na pewno nie mógł być samotny. Przeczuwając niejasno, że przede mną bardzo dużo wolnego czasu, Poddałam jedno ze zdjęć szczegółowej analizie. A ściślej mój specyficzny stan emocjonalny w odniesieniu do jego przedmiotu. Widywałam przecież niejednokrotnie rozmaitych przystojniaków, choćby w kolorowych czasopismach, a nawet i na żywo. Nie należy jednak do kobiet ulegających powierzchownym fascynacjom, dla mnie męska uroda winna posiadać mocno podbudowane zaplecze. Przymiotami materialnymi i osobowościowymi. Moje dotychczasowe związki z mężczyznami. Roztrzaskiwały się zazwyczaj z hukiem o któryś z powyższych wymogów. A ponieważ nie należy także do kobiet, które pozwalają rządzić swoim życiem przypadkowi, jak Iwonka, ani do tych, które szacują wartość mężczyzny wyłącznie po zawartości portfela, jak Patrycja, zdecydowanie wolę być sama. To ja zawsze dokonywałam wyborów od najmłodszych lat i od najdrobniejszych kwestii a ten chłopak ze zdjęć? Zastanawiałam się, badając uważnie każdy szczegół jego twarzy. Ładny, nawet bardzo ładny, w moim typie. Ale co on u licha takiego miał, że nie potrafiłam oderwać od niego wzroku? To nie był tylko pusty model. On, on miał w sobie jakąś głębię. Był wyrazisty, z charakterem taki hmm, uduchowiony. Znalazłam chyba wreszcie odpowiednie określenie. Inteligentny, wrażliwy, dowcipny, delikatny. Nie no, Ed, podparłam się na łokciu. O, teraz to już przesadzasz. Jak można sfotografować inteligencję albo wrażliwość? Albo poczucie humoru? Bardzo chciałam wiedzieć, kto stoi po drugiej stronie obiektywu. Jakieś babsko, to oczywiste. Nieciekawa, chuda dziewucha ze szpiczastą brodą i z całą pewnością niegodna jego cudownego uśmiechu. Tak to widziałam. A gdybym to ja tam była? Odwróciłam się na plecy i przymknęłam powieki. Zobaczyłam siebie w letniej, jedwabnej sukience opaloną, z rozwianymi płowymi włosami. Biegłam ku niemu przez leśną polankę z rozpostartymi ramionami, a obcasy moich nowych, markowych sandałków, zapadały się w grząski murawiarz, bo samą piętę. I nie wróć. Biegłam boso, a sandałki trzymałam w dłoniach. Chłopak śmiał się do mnie tym swoim magnetycznym uśmiechem i także rozpościerał ramiona. Byłam blisko, coraz bliżej. Zarzuciłam mu wreszcie ręce na szyję, muskając delikatnie jego szorstkie policzki. Sandałkami Ach, cholerne buciska wróć. No więc biegłam. On się uśmiechał, cały niecierpliwy, by zamknąć mnie w złaknionych ramionach. Padam w jego objęcia i w tym samym momencie sandałki rzucam daleko za siebie. On z bezbrzeżnym szczęściem w oczach zbliża swoje usta ku moim. Zbliża, tracę oddech. E, zaraz, ale jak ja je potem do cholery znajdę w tych krzakach, co? No przecież nie, nie odpuszczę tak sobie y, y, obuwia za 850 zeta no, do chrzanu. No dobra, to załóżmy, że buty zostawiłam w zaparkowanym opodal samochodzie. Załóżmy, że dobiegłam do niego po tych trawiastych muldach bez y, wychrzanienia się o jakiś niewidoczny korzeń, że zarzuciłam mu w końcu te dłonie na szyję i że mnie wreszcie pocałował. Teraz przyklęka i pociąga mnie delikatnie na nagrzane słońcem posłań z muchu. Przez zamglone oczy widzę nad sobą jego twarz, jego bujne, gęste, rude, natapirowane kłaki a cóż ty tu tak leżysz, jak ta Ofelia? Ba babcia? Usiadłam wolno, niechętnie wracając do rzeczywistości. Babciu, czy ty sobie zdajesz sprawę, że unieruchomiłaś mnie w mieszkaniu? No jak mogłaś zostawić klucz w zamku? zasypałam ją pretensjami. A gdyby mnie nie było, każdy, kto tylko miałby chęć co ty pleciesz? W ogóle nie zamykałam drzwi były cały czas otwarte. Zresztą, jakbym weszła, he? Ten klucz, który mi dałaś, został w mojej torebce. Mogę. Babcia sięgnęła po opróżnioną do połowy butelkę. To niemożliwe, nie? A nie, możesz jasne, że tak. Zreflektowałam się. Babcia usiadła obok mnie ze szklaneczką i paczką cebulowych chipsów. E, stało się coś? spytała po chwili. Nie, 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 nic. odpowiedziałam w miarę możliwości swobodnie, upychając szybko zdjęcia do koperty. E, co tam masz? Nie czekając na przyzwolenie, wyrwała mi je z ręki. O! To twój? Nie, niestety zaprzeczyłam niechętnie. Oj, no co, ty czemu? żonaty, ksiądz? Pederasta jakiś Nie wiem, babciu, nie znam go. Nie mam nawet pojęcia, kto to jest No to się rusz, rozpytaj. Od takiego samotnego leżenia na podłodze jeszcze nikomu chłopa nie przybyło co ty, babciu, wygadujesz? Mam biegać z tymi zdjęciami po mieście i pytać, czy ktoś przypadkiem nie zna tego faceta? Po mieście to raczej nie, ale między znajomymi. Albo ogłoszenie do prasy daj, że znalazłaś zdjęcia i chcesz zwrócić. A skąd ty je właściwie masz? Ukradłam. A to nie dawaj. E, no to... To? Spojrzałam na babkę z nadzieją. To już sama nie wiem. Masz. Babcia napełniła mój kieliszek i swoją szklaneczkę. A ty? Jak znalazłaś swoją miłość? Spytałam cicho. Babcia rozmarzona oparła się o mnie plecami. Na czacie! Poruszyłam się gwałtownie, skutkiem czego babcia zwaliła mi się na kolana. Pięćdziesiąt lat temu? A co? Babcia w sekundzie odzyskała cały swój rezon. Czatowałam na niego co dnia, <laughs> jak wychodził z pracy, i tak czatowałam, czatowałam, aż wyczatowałam. Ty mówisz o dziadku? No a o kim, babcia napchała sobie usta czy Aha, spojrzałam na nią nie do końca przekonana. No, ale ty wiedziałaś przynajmniej, gdzie czatować i na kogo. No wtedy tak. Jak to? No bo wiesz, babcia oparła się teraz o zdecydowanie stabilniejszą ode mnie donicę z juką. To nie jest e, tak, że to, czego pragniesz w danym momencie najbardziej, jest dla ciebie akurat w sam raz. Upierasz się na coś jak dzieciak, tupiesz i wrzeszczysz, ja chcę to, ja chcę to. Ale gdyby było cię stać na odrobinę cierpliwości i dystansu do swoich pragnień, mogłabyś, mogłabyś teraz zamiast ciastka wcinać bakaliowy tort, kapujesz? No dobra, spojrzałam w jej natchnione oblicze. Ale jeśli nie wezmę tego ciastka, a potem się okaże, że już wszystkie są zeżarte, to co wtedy? A tam. Babcia wstała, rozprostowując nogi. Ciastek to jest na tym świecie pełno. Wiem, westchnęłam. Ja już nie jedno, że tak powiem, nadgryzłam i nabawiłam się wyłącznie z gagi. Ale skąd wiadomo, że pora łapać, y, co jest i że już się na pewno te, te, te bakalie nie trafią? Trafić to się może i trafią. Tyle, że zęby już nie te. Można połamać, ale. Babcia puściła do mnie oko i chwiejnym krokiem udała się w stronę sypialni. Ale wyłoniła się po chwili z ćwiartką żołądkowej. Może czasem warto stracić kilka, żeby się choć raz a porządnie najeść. No to ja ci, babciu, podstawiła jej swój kieliszek. W zęby zaglądała nie będę. A ja ci, wnusiu, babcia stuknęła się ze mną szkłem, życzę wszystkiego najlepszego. Zdaje mi się, że dzwonek jazgotał już od dłuższego czasu. Ale do chwili, aż babcia doczłapała do drzwi, brałam go za senny omam. Ktoś posprzątał? Przeleciało mi przez myśl na widok całkowitego braku śladów naszej wczorajszej działalności rekreacyjnej. W drzwiach objawił się mój własny ojciec. Dwie młode osoby płci rozmaitej i ogromny bukiet. O, Zuza! Ucieszył się na widok babci jak nigdy dotąd. Jak świetnie, że cię widzę, a i ty, moje dziecko, chodźcie tu obie, no siup. Ponaglił mnie do wyjścia z łóżka. Babcia miała na sobie isiowy sweterek. Tak jej się wczoraj spodobał, że nie mogłam jej go nie ofiarować i ten fakt był dla mnie w miarę czytelny. Ale dlaczego u licha ja miałam na sobie babciną bluzę z Merlinem mensonem? Stałyśmy więc teraz jedna w drugą, w strojach ledwo osłaniających majtki. Naprzeciw nas stał ojciec, ze snopem bujnej flory, Zaś po jego bokach najemna para z kwiaciarni realizowała dźwiękową pocztówkę pod tytułem Zawsze z tobą chciałbym być do końca świata. Muszę się żenić, oznajmił po uczciwie wyśpiewanej, aż po ostatnie tchnienie piosence. E, już ci to mówiłam, Tadziu, jakieś trzydzieści lat temu, odparła babcia z zimną krwią. Ale teraz muszę z dobrej woli, a nie z musu. E, I zaszedłem was prosić o rękę. No to ty, Tadziu, zły kierunek, jak zawsze obrałeś. Zabieraj tę roślinność, to radosne duo i szoruj do Hani, bo chyba o nią ci idzie. O, przepraszam bardzo ojciec napuszył się autorytatywnie. Ja dochowuję wszelkich form. Najpierw przychodzę do matki, a potem dopiero do samej panny, no, do panny. Tak czy nie? No i właśnie teraz ci kolej do panny. Babcia jednym zręcznym ruchem ustawiła ojca frontem ku wyjściu i naparła na niego od tyłu. Zmiłuj się, Zula, stęknął tatuś. Szepnij za mną słówko. Dla dobra tego oto dziecka, łypnął na mnie z czułością wokół. Ja apeluję. A ja, wycedziła babcia wolno i wyraziście. Nie wiem, co tu się szyje, ale wiem jedno. Jeżeli przygnało cię tu czyjekolwiek dobro. To tylko i wyłącznie twoje. Ale mam to gdzieś. Nie zamierzam ci ani przeszkadzać, ani pomagać. Idź do hani. Ty widziałaś? zapytała babcia, jak tylko udało jej się wypchać tatusia za próg. Co to się porobiło? Ale czy jemu na pewno chodziło o mamę? O, o, o moją mamę? No przecież nie przyszedłby prosić nas o rękę obcej baby. Dobrze, że chociaż trochę wczoraj tu uprzątnęłam. Mówię ci, albo mu się do dupy dobrali, albo się przymierza na jakiś wyższy stołek. Że kto mu się dobrał? Spytałam ciągle jeszcze pod wrażeniem tatusiowych manewrów. Strażnik Teksasu, sarknęła babcia. Gazet nie czytasz, czy co? Teraz dobrze jest mieć ślub kościelny z własną żoną i najmniej jedno, ale za to ochrzczone dziecko. Ochrzczona byłaś? Byłaś, a. Wszystkie inne sakramenty masz, matka twoja w panieństwie się uchowała, no więc proszę cię bardzo. Rodzina jak się patrzy. I, i to od razu z tradycjami. No? Przyznałam nie pewnie. Ale matka na to nie pójdzie. Nie ma takiej opcji. Pomyślałam, że już chyba nic gorszego nie mogłoby mi się teraz przydarzyć niż skompletowanie własnej rodziny. A nie wiem, nie wiem, zadumała się babcia. I jedno ci powiem: nie doceniasz swojego ojca. Ale obyś się nie myliła. To co, zamawiamy na śniadanie pizzę? A nie. Zaprotestowałam. Ty weź teraz kąpiel, a ja zrobię omlety na szynce. Wegetariańskie. Zaraz po śniadaniu zarządziłam kolejny podział czynności. Teraz ja lecę pod prysznic, oznajmiłam lekko zmulonej babci, a ty zmywasz ok? Mmm, przeciągnęła się. Nie paliś. Najpierw obejrzę sobie sidła miłości, a potem posprzątam. Bardzo syte te twoje omlety. Muszę wziąć od ciebie parę takich wegetariańskich przepisów. Siedła miłości są o siódmej rano, to po pierwsze, primo, a teraz jest jedenasta. A co do omletów, robi się je bardzo prosto. Wlewasz na patelnię ciasto i przykrywasz plastrem szynki. Ha, ha. Po odwróceniu przykrywasz go z kolei żółtym serem i już. No, obejrzę detektywów. A jak mi się pomyli? To ci się przypali. A po drugie, primo, to weź i zmyj to teraz. Nie lubię, jak mi brudne gary zalegają w mieszkaniu. Idź, no wreszcie pod ten prysznic, co? Babcia spojrzała na mnie z głębokim wyrzutem. Pozmywam przecież. Ledwie wyregulowałam temperaturę wody, kiedy babcia wpakowała mi się do łazienki z telefonem w ręce. Dzwoni ci! No powiedz, że oddzwonię, wrzeszczałam przekrzykując szum wody. Nie da się! To twój tatuniek! Chce rozmawiać z tobą natychmiast! Spytaj się w takim razie, czego chce. Masz stawić się u matki teraz. Tu ja z tej cholery! Powiedz mu, że nie będę leciała przez miasto w samej piżamie! Ej, ale ty gruba jesteś. Babcia towarzyszyła już moim ablucjom do końca, przyglądając mi się uważnie. Nie, babciu, może... może trochę pulchna, ale nie zamierzam świrować na tym punkcie. Zresztą ty też chudziutka nie jesteś. No, nie wiem, zmierzyła mnie od góry do dołu, ale ha, w talii to mam na pewno mniej i w udzie. Mofę? Odebrałam ze szczoteczką w ustach. Bo fy mniej mniej feś fu, bo ty cała mniejsza jesteś. – Ale mnie się zdaje. – Babciu! – Nie wytrzymałam w końcu. – Wiesz przecież, że mi się spieszy, więc mnie nie zagaduj. – Naczynia pozmywałaś? – Sratatata! – Całkiem jakbym swojego Mańka słyszała. Nadonsana zamknęła za sobą drzwi. Rozdział czwarty. Moi rodzice się żenią. Pokonując kolejne kondygnacje prowadzące do mieszkania matki, poczułam mi się jakoś dziwnie zaskoczona panującą zazwyczaj w domu ciszą właściwie widziałam w swoim życiu oboje rodziców naraz tylko przez jedną krótką chwilę w dniu mojej pierwszej komunii zachowywali się wobec siebie całkiem poprawnie i nie wiem czemu spodziewałam się teraz jakichś nieziemskich wrzasków na cały blok wyobraziłam sobie że wezwano mnie tu w charakterze mediatora bądź świadka nic bardziej błędnego Ojciec i matka siedzieli sobie spokojnie po obu stronach ławy, pili kawę i wcinali sernik z pomarańczą. Twarz matki wyrażała jakąś nerwową zadumę. Twarz ojca natomiast, jakby nie liczyć starannie wymodelowanej pobłażliwej serdeczności, nie wyrażała nic. No to jesteś, chrząknął uroczyście. Nie będę ci tu streszczał meritum sprawy, gdyż jak mniemam, orientujesz się w epicentrum samego klu. Matka twoja jednak, tatuś spojrzał na nią przelotnie, uzależnia swoją zgodę na Mariasz od twojej decyzji. Tak czy nie? Bo podjęła wątek matka, skoro twój ojciec tłumaczy, to nagłe parcie do małżeństwa twoim dobrem, to ja myślę, że ty masz tu pierwsza głos. No, jeżeli o mnie chodzi, dobrze jest, jak jest wyrzuciłam z siebie szybko i donośnie. Skoro przez blisko trzydzieści lat obchodziłam się bez Sielskiej Familii, obejdę się i przez następne. Dzięki tatusiu za dobre chęci, ale proszę nie ruszać mi konstrukcji psychicznej, z trudem formowanej przez lata na progu dwóch domów, dwóch światopoglądów i dwóch bytowych skrajności. Ale, jeżeli chcecie spojrzałam w jego dobrotliwe oczy to się wymieńcie obrączkami przed ołtarzem to już teraz nie moja sprawa. Ależ twoja, kochanie, jak najbardziej twoja. Tatuś uśmiechnął się życzliwie i gestem zaprosił mnie do kuchni. Dobro nasze, córciu, jest, że tak powiem, szeptał, nachylając się nade mną, sprawą e, relatywną. Wszystko zależy od, że tak powiem, perspektywy, hmm, od dolnej. Tymczasem ja proponuję ci teraz mały poglądowy spacerek, okej? Okay? My chyba e, wyjdziemy, Haniu. Oznajmił tatuś, wyłaniając się z kuchni. Uznaliśmy z Edusią, że skoczymy sobie dokądś na mały koniaczek. Na godzinkę, góra dwie. Mam nadzieję, że możemy potem wpaść do ciebie, tak czy nie? Matka skinęła w milczeniu głową i zmierzyła mnie nieodgadnionym spojrzeniem. No to jak słowo się rzekło, koniaczek u płota. Zarechotał tatuś, zadowolony z tak udanej parafrazy. Knajpka była mała, mroczna i słabo zaludniona. Mimo to osoba mojego tatusia, znana powszechnie z mediów, budziła nieudolnie maskowane zainteresowanie. Złościło mnie to, wyobrażałam sobie, że wyglądam jak kochanica jego karty kredytowej. Być może gdyby był zwykłym, anonimowym obywatelem, też mógłby sobie pozwolić na babkę w wieku własnej córki. I to wyłącznie ze względu na walory fizyczne. Nie był ani brzuchaty, ani łysy, ani kurduplasty. Dla faceta w wieku 54 lat taki look stanowił podstawę do określeń dojrzały, stateczny, interesujący. Posłuchaj Jeduś, Ojciec uchwycił w końcu sedno sprawy. Ja ciebie nawet i rozumiem. Jesteś sama sobie autonomiczną panią, masz mieszkanie, zasoby, swoje życie i swoje grono. I w takim sensie ci się wydaje, że nasze dobro jako jednolitej rodziny nie będzie dla ciebie dobrem lepszym, ale tatuś dziabał łyżeczką w lodowym pucharze. Załóżmy, że ty nie masz własnego gniazdka ani innych walorów. I żyjesz sobie razem z matką z jej renty i Twoich niezbyt długoterminowych etatów. Czy w takiej sytuacji przemawiał do wygrzebanej z pucharka truskawki: Rodzinna willa na obrzeżach miasta, wspólne weekendy, zagraniczne w czasy i rzecz jasna, regularne, kieszonkowe, nie byłyby lepszym dobrem? Rozumiem, wstałam wolno od stolika. Dasz mi trochę czasu do namysłu? Usiądź, syknął tatuś, łapiąc mnie za rękę. To nie jest tak, jak ci się wydaje. Albo albo dobrze kumam? Ojciec milczał. Kiedy mam dać wam odpowiedź? Jak wyjdziemy z tej kawiarni. Sama przekażesz matce swoją decyzję. Nie tatuś. Podniosłam się ponownie. Ja idę teraz i to w kierunku skrajnie przeciwnym, a ty powiedz matce, co uważasz. Podpisuję się pod tym in blanco. Wyszłam na zewnątrz, czując, że za chwilę się uduszę. Nie zważając na padający coraz intensywniej deszcz, sunęłam przed siebie bezmyślnie. Przypomniało mi się, jak wracałam pokiereszowana od Isia, a w mojej bramie kłębiło się od gapiów. Pewnie dlatego, że czułam się mniej więcej podobnie jak krowa na targowisku. Ale czekaj, tatuś! Uruchamiałam już powoli w głowie kalkulator. Skoro tobie jest potrzebna teraz rodzinka, a to na pewno taka wzorcowa. Hmm, z cieplutką żoną i grzeczniutką córuchną, taką jaka była niegdyś Malwina Krotniak. A przypadek Malwiny Krotniak pokazuje jasno, że każdej córeczce może kiedyś odwalić, nawet najgrzeczniejszej. Ha! No i okazuje się, że może trzeba będzie jeszcze raz zasiąść statusiem do stołu. Wpadłam do mieszkania jak burza. Ed, Eduś! Babcia na mój widok! Upuściła z hukiem stertę talerzyków, z którymi najprawdopodobniej biegła w popłochu do kuchni. O, stukłam ci! Chrzań to, babciu, są na świecie znacznie gorsze rzeczy, że też nie kazałam ci wypluć tego słowa. A jednak babcia usiadła na sofie jednak usadowiłam się obok. Wiesz? Wydawało mi się do tej pory, że wyciągnęłam od mojego pieprzonego życia wszystko, co tylko mogłam i że całkiem nieźle się w tym wszystkim urządziłam nieźle i stabilnie. Zawsze czułam, że jestem dla mojej matki wyłącznie konsekwencją młodzieńczego porywu, a dla ojca wyznacznikiem ceny świętego spokoju i niczym więcej. Starałam się więc zapewnić sobie wszystko, czego mi brakowało. Tak, babciu. Kochałam siebie ze wszystkich sił, za nich oboje. Tak mocno, jak tylko się dało. Byłam dla siebie najpiękniejsza, najmądrzejsza i najważniejsza. I zawsze tak będzie. Eduś babcia dotknęła niepewnie mojego mokrego policzka. Nie, babciu, ja nie płaczę. Zapobiegłam natychmiast ewentualnym tkliwościom. To deszcz i nie rozczulam się nad sobą, bo ja i w tej sytuacji się też jakoś ustawię. Chcesz kawy? Babcia milczała patrząc w okno. Ej, potrząsnęłam ją za ramię. Kawki? Ja, wnuczuś, daj spokój. Zezłościłam się na siebie, że tak się wywnętrzyłam. Zapomnij. To jak ze śmietanką? No. Babcia pełzając na kolanach, zbierała resztki mojej najlepszej zastawy. Szkoda, takie ładne talerzyki były. Olej to, babciu, i tak ich nie lubiłam. Kawę wypijemy w normalnych kubkach. Wychodzisz gdzieś dzisiaj? Uświadomiłam sobie, że jak na tak późną godzinę, babci jeszcze nigdzie nie poniosło. Nie, ja to chyba się już będę zbierała do domu. O dziewiętnastej mam pociąg, albo rano o szóstej. Jak to? Stało się coś? Zdziwiłam się, bo jeszcze dziś rano nic nie wskazywało na jej tak rychły wyjazd. Babcia przez dłuższą chwilę mieszała swoją kawę najwidoczniej ważąc odpowiedź. Chodzi o ten twój tort z bakaliami już się najadłaś? Podrzuciłam uczynnie przy pomocy jej własnej metafory. Nie. Widzisz, dziecko, uznałam, że będzie lepiej we właściwym momencie odejść od stołu z pewnym niedosytem. I Marian się już trochę denerwuje, wydzwania, a ja się w życiu mimo wszystko kieruję pewną hierarchią kulinarną. Resztę popołudnia spędziłyśmy na pakowaniu babcinnych toreb. Nigdy nie umiałam pojąć, jak to jest, że przed wyjazdem w podróż wszystko zawsze doskonale się w bagażach mieści, zaś w stronę odwrotną, jakby się dosłownie rozrosło. I mimo, że niczego nie przybyło, ciągle gdzieś się nie domyka, coś nie pasuje, i ogólnie wszystko pęka w szwach. W końcu jakoś się z tym uporałyśmy i zamówiłam babci taksówkę. Nawet nie chciała słyszeć o żadnym odprowadzaniu. Nie upierałam się, domniemając, że ktoś tam jednak ją wsadzi do pociągu. Po wyjściu babci intensywnie zabrałam się za porządki. Nie miałam ochoty nigdzie łazić, a tym bardziej z nikim się spotykać. Moje przyjaciółki tym razem na pewno by mi nie odpuściły relacji z ostatnich wydarzeń, a było ich tak wiele, w takich kategoriach, że nie zamierzałam się z nich zwierzać. Ich psychologiczna analiza w wydaniu Iwonki z pewnością by mnie zabiła, marnie skrywana satysfakcja Patrycji zabiłaby mnie raz jeszcze. Wypity przy tej okazji alkohol sprawiłby, że nawet nie wiedziałabym, że nie żyje. O właśnie! To mi coś nasunęło. Poczułam chęć, tak sama z siebie, pogawędzenia z nadprzyrodzonym, jak nazywałam ostatnio w myślach mojego sieciowego adwersarza. Otworzyłam komputer i pobiegłam do kuchni po szklankę kropli Beskidu. A niechcie, jęknęłam rozczarowana. Na pulpicie tkwiła sobie, jak gdyby nigdy nic, niebieska koronka szesnastka. Mimo to postanowiłam do niego zagaić. Przede wszystkim wpisałam jego numer GG w kontakty pod nazwą Daniel. Kontakt był niedostępny. Nie szkodzi. Dlaczego ostatnio mi się tak wszystko sypie? Ty mi to robisz? Brak odpowiedzi. Jak mam Cię szukać? Po co i czemu właśnie ja? I, I czego, skoro nie żyjesz? Twojego grobu? Kiedy nazwałam w końcu rzecz po imieniu, przebiegł mnie po plecach delikatny dreszcz. Podpowiedz mi chociaż, od czego mam zacząć. Podsuń jakiś ślad. Brak odpowiedzi. No dobrze, przemówiłam do ekranu. Skoro taki skrupulatny jesteś. Przypomniałam sobie właśnie, że obiecał dać mi trochę czasu, więc teraz trwa pewnie zawzięcie w tej obietnicy. Postanowiłam pokręcić się trochę przy jakichś niezobowiązujących zajęciach i udawać, że mnie to wszystko nic nie obchodzi. Podlałam kwiatki, przebrałam ręcznie serwetkę z komody i zabrałam się za przeglądanie kolorowych magazynów. Kątem oka kontrolowałam jednak od czasu do czasu pulpit monitora. Nic się nie działo. Szukać mam, burczałam do siebie, licząc na to, że nadprzyrodzony mnie widzi i słyszy. jasne. Powinnam włożyć Adidasy, spakować suchy prowiant i ruszyć w pieszą podróż po kraju. Nie, ale właściwie dlaczego po kraju? Zauważyłam sarkastycznie. Przecież on może być na przykład w Zimbabwe, albo w Iraku w charakterze niezidentyfikowanych zwłok poległych na froncie, albo we Włoszech jako ofiara handlu żywym towarem, albo w jakimś dzikim, pogańskim kraju częściowo pożarty przez tubylców w trakcie pełnienia religijnej misji. W tym momencie coś drgnęło. Konkretnie drgnęła porcelanowa popielniczka. Zakołysała się przez chwilę z cichym łoskotem i stanęła w miejscu. Albo kurde w kosmosie! Podjęłam dalszą prowokację, uważnie wpatrując się w popielniczkę. Latać po orbicie Wenus w kawałku kadłuba kosmicznego statku albo podwodnego! O! Popilniczka uniosła się z impetem w górę, a następnie osiadła z powrotem na ławie. Całkiem jakby ktoś zamierzał mi nią przywalić, ale w ostatniej chwili się pohamował. W tym momencie rozległ się sygnał mojej komórki, obwieszczając nadejście smsa. Znajdź mi w Google'ach w stolicę Hiszpanii, bo robię z Krzysiem zadania, a mi się kom zawiesił. Iwonka, odczytałam poirytowana. Sama sobie znajdź w Atlasie, ja nie mam czasu. Przemówiłam w stronę telefonu. Google, olśniło mnie nagle. I czemuż ja na to do tej pory nie wpadłam? Podbiegłam do komputera i wtedy znowu zabzyczała moja komórka. Serdeczne dzięki, odpisała Iwonka. Ale kurde za co? Postanowiłam nie zaprzątać sobie tym głowy i na wszelki wypadek wyłączyłam telefon. Czyżbyś to ty mnie na te Google naprowadził? Spytałam, nie licząc na odpowiedź. Wstukałam w wyszukiwarkę hasło Daniel, po czym otrzymałam do wyboru setki rozmaitych możliwości. Trochę mnie to podłamało, ale mimo to postanowiłam przejrzeć je wszystkie. Starałam się przy tym maksymalnie otworzyć na sygnały zewnętrzne i zdać się na intuicję. Na szesnastej stronie znalazłam coś, co po raz pierwszy do mnie trafiło. Wyjątkowy Daniel. Yy, wyjątka, czyli do wyjątek, a nie wyjątków. Yy, Jakiby nie był, to wyjątkowy jest z pewnością, stwierdziłam, klikając w tę wyjątkową informację. Był to artykuł z lokalnej gazety, jakiejś niewielkiej mieściny o nazwie Wyjątka. Autor rozważał w nim, czy powinno się stosować dla tej nazwy zasady gramatyczne, jak do wyrazu wyjątki, czy też inne. Potocznie mawiało się bowiem przyjechać do wyjątków, on zaś twierdził, że prawidłowo powinno brzmieć do wyjątek i tak dalej, i tak dalej. Autorem całej tej rozprawy był niejaki Daniel, bez nazwiska, czyli można było domniemywać, że był to pseudonim. I co nam to daje? zapytałam popielniczki. Nic! Ale skoro już przy tym byłam. Wrzuciłam też w wyszukiwarkę owe wyjątka. Cholerka, na pomorzu? Wyjątka. Na pomorzu? Rzuciłam z pretensją w stronę popielniczki i po jakie licho cię tam poniosło, co? Wróciłam w takim razie do strony głównej, wyjątkowej gazety i odszukałam numer telefonu redakcji. Postanowiłam tam zadzwonić. Było, co prawda, trochę późno, ale jeśli jest to choć trochę szanujący się tygodnik, to dyżur reporterski powinien trwać całą a nawet jeżeli nie, to zadzwoni się rano i już po sprawie. E, czym mogę służyć? W chwili, kiedy uznałam, że nikogo już o tej porze w redakcji nie będzie, odezwał się w słuchawce sympatyczny damski głos. Troszkę mnie to zbiło z tropu. I, i, ja, i, ja przepraszam, że, że panią tak nachodzę, ale to dla mnie bardzo ważne. Mam tu przed sobą taki artykuł. Turystyka lingwistyczna podpisany pseudonimem Daniel. Bardzo mnie on zainteresował. A szczerze mówiąc, e, pochyliłam się nad monitorem. E, cały cykl artykułów tego autora. Chciałabym je wykorzystać do, 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 do pracy naukowej. Czy ja mogłabym e, prosić o jakiś kontakt do tego pana? Daniel? zastanowiła się moja rozmówczyni. Nie wiem, ja, ja nie znam nikogo takiego, ale proszę zaczekać chwileczkę. Czekałam prawie w nieskończoność, obserwując uważnie każdy najmniejszy przedmiot w moim mieszkaniu. Halo, Odezwała się wreszcie: Obawiam się, że nie będę mogła pani pomóc. Te artykuły, o których pani mówi, są z 2004 roku. Chłopak, który je pisał, współpracował z nami na zasadzie umowy o dzieło i dziś właściwie nikt nie będzie w stanie ustalić jego personaliów. Od tamtego czasu wymieniła nam się co najmniej połowa pracowników, a ówczesne naczelne od dwóch lat mieszka w Amsterdamie. Szkoda, straszna szkoda. Tak bardzo mi na tym zależy. Naprawdę nie znajdzie się żaden kwit, żadne potwierdzenie odbioru honorarium, nic. Im bardziej ów Daniel umykał z mojego zasięgu, tym bardziej utwierdzałam się w jakimś irracjonalnym przekonaniu, że to właśnie o niego tu chodzi. Nie sądzę, proszę pani. Kobieta była najwyraźniej pełna dobrych chęci. W międzyczasie zmieniliśmy siedzibę i. Ale kolega mi tu właśnie podpowiada, dodała niepewnie, że, że on chyba. Przyjechał do nas ze Złotoryi i w każdym razie miał obszerną wiedzę o tym mieście i mnóstwo zdjęć. Tyle pamięta. Ta pozornie niewiele mówiąca informacja wstrząsnęła mną do głębi. Dosłownie mnie zatchnęło. Halo? Tak? E, nic więcej na jego temat nie umiemy niestety pani powiedzieć. Chyba, że może pan Chowierski, to mój sąsiad, pracował u nas kiedyś. Jeśli się zgodzi, wyślę pani sms-em jego numer telefonu, ale to już nie dzisiaj, dobrze? Wyraziłam mojej rozmówczyni ogromną wdzięczność i wymogłam na niej solenną obietnicę przesłania mi tego numeru. Dochodziła dwunasta. Całe to śledztwo wciągnęło mnie do tego stopnia, że kompletnie nie chciało mi się spać. Ej, nadal się do mnie nie odzywasz? Wystukałam na wiadomość GG. Brak odpowiedzi. A ja się tak staram, widzisz? Nic. Popielniczka też jakby mnie ignorowała. Zachciało mi się nagle zadzwonić do Isia. Może powinnam była wysłuchać go wtedy do końca. Może ten jego durnowaty program na coś by się tu jednak przydał. Nie, no nie mogę dzwonić do niego o tej porze, on przecież chodzi spać z kurami. Ale mogę. Przyszedł mi do głowy karkołomny pomysł: do niego pójść. Przynajmniej na pewno zastanę go w domu. Wrzuciłam na siebie płaszczek i nie myśląc za wiele, zbiegłam ze schodów. Noc była ciepła i parna. Chyba od dzisiaj zagustuję w takich nocnych spacerach, pomyślałam wciągając głęboko przyjemne, podeszczowe powietrze. Z całych sił starałam się nie myśleć o nowej, życiowej koncepcji tatusia i czekających mnie w związku z nią zmianach. Skupiłam się teraz na buszującym delikatnie w moich włosach ciepłym zefirku. Wyobrażałam sobie, że kroczę, tak sobie uwieszona, u męskiego ramienia przystojnego chłopaka ze zdjęć. Nie umiałam tylko wymyślić żadnego sensownego dialogu. Wszystko, co przychodziło mi do głowy, było zbyt banalne i ckliwe, albo zbyt patetyczne i nadęte. Nagle zamajaczyła mi przed oczami jakby znajoma sylwetka, kicająca przed siebie w sposób nader charakterystyczny. I siu! Przeleciało mi przez myśl. Przyspieszyłam kroku, chcąc na własne oczy skonfrontować moje mało prawdopodobne domniemanie. Postać jednak zaczęła gwałtownie nabierać rozpędu. A skoro tak, puściłam się za nią biegiem. Nagle tajemniczy osobnik zniknął mi za rogiem najbliższej kamienicy, a kiedy tam doleciałam, dosłownie w ciągu kilku sekund, jak okiem sięgnąć na ulicy nie było nikogo. Jak to możliwe? zdziwiłam się. Już byłam skłonna uwierzyć w omam wzrokowy i pójść dalej, kiedy od strony wejścia do warzywniaka dobiegło mnie jakieś przytłumione fuczenie. Zawróciłam ostrożnie i skradając się na palcach, zajrzałam w ocienioną wnękę. Tam, spłaszczony do granic ludzkich możliwości, niemal wtopiony w masywne odrzwia, tkwił mój własny kolega, zwany w porywach Ireneuszem. A co ty tu, do cholery, robisz? spytałam nieprzemyślanie i niemiło. Czemu przede mną uciekasz? Nieprawda, ja spaceruję sobie. i się otworzył szeroko oczy ze zdumienia. To ty za mną latasz. To, 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 to ja się pytam czemu? Bo ja, Ireneuszu, właśnie do ciebie szłam. Tłumaczyłam jak cielęciu. Przemyślałam sobie to, co mi mówiłeś ostatnio o swoim programie. Wiesz, do tej tej transkomunikacji, i uznałam, że to bardzo interesujące. Czy mógłbyś mi go pokazać jeszcze raz? Teraz zdziwił się Isio. Późno jest! Ale przecież jeszcze nie śpisz. No, no nie śpię. No dobra, chodź, ale tylko z grubsza zastrzegł, bo to jest dużo roboty przy tym, a prezentację ci zrobię innym razem. Irek nie miał chyba za bardzo ochoty na informatyczne wywody, co było o tyle dziwne, że zazwyczaj czynił to nader chętnie, nie zważając na kompletny brak zainteresowania ze strony audytorium. Patrz, rozkadał, kiedy już rozsiedliśmy się u niego w pracowni. Ten lej, co tu tak śmiga, ma za zadanie przygotować mu twój mózg czymś w rodzaju lekkiego transu. Jak się na nim skupisz, zostaniesz poddana bardzo płytkiemu stanowi hipnozy. Skupiasz się? No. Ten pomarańczowy napis, który tak nagle wyskakuje na ekranie, jest jak klaśnięcie hipnotyzera. To wszystko jest po to, żebyś otwarła się wstępnie na pewne bardzo subtelne bodźce. No i co dalej? Potem Isiu pocił się całymi obfitymi strugami. Potem ten załącza się taki mechanizm, właściwie taki komunikator. Coś jakby Skype, tylko do komunikacji pozawymiarowej. Nie jest ci za gorąco? Uświadomiłam sobie teraz, że Irek cały czas ma na sobie zapięty pod samą brodę przeciwdeszczowy skafander. Nie, zimno tu jest. Wietrzyło się cały czas. I się użył kolejnej chusteczki do osuszenia spoconego czoła i szyi. No dobra, jak sobie chcesz, i co dalej? I wtedy możesz nawiązać kontakt i gadać mniej więcej jak ja teraz z tobą. Z kim chce? No, chyba tak. Jak ten on też tego chce. Kurza morda, Irek, zdejmij to z siebie, bo my się tutaj zaraz udusisz, no. Nie zdzierżyłam w końcu widoku gotującego się kumpla. Isiu, najprawdopodobniej w obawie, że sama się do niego dobiorę, zdjął z siebie wolno nieprzemakalne wdzianko, ukazując moim zdumionym oczom swój żółty sweterek. Jejła, a skąd ty go masz? Tknęłam go palcem jak niewierny Tomasz. Przecież go wyrzuciłeś. Wrócił do ciebie czy jak? Nie, żal mi się go zrobiło i przyniosłem z powrotem. Ugał bez zmrużenia powieki. I on tak sobie leżał i czekał? Ano leżał. Sama mówiła, że jest do dupy, to nikt się nie skusił. Zważywszy na to, kto miał ten sweterek na sobie jako ostatni, przebiegł mi przez myśl tak idiotyczny scenariusz wydarzeń, że wolałam albo uwierzyć w kłamliwą wersję Isia, albo przypisać ten przypadek mocom nadprzyrodzonym. Dobra, nawijaj dalej w takim razie. Starałam się wyłączyć siłę rozchulanej wyobraźni. No i tyle, w zasadzie. Teraz trzeba by to było zastosować w praktyce, ale jak już mówiłam, to może zająć bardzo dużo czasu. Więc gdybyś chciała, to może umówimy się na kiedy indziej. Tu Irek spojrzał wymownie na zegarek. Jasne, zgodziłam się rozsądnie. To może ja do ciebie wkrótce zadzwonię, ok? Spoko. Irek wypuścił mnie cicho z mieszkania. Nie wyglądało jednak na to, że zamierza mnie odprowadzić, choćby do drzwi wyjściowych. Ach, Edwina! wychylił się jeszcze przez poręcz, kiedy byłam już na półpiętrze. No, czy ja nie zostawiłem u ciebie kiedyś płyty kurta na nevermind? Bożeż ty mój! szepnęłam w uniesieniu. Jaki ten świat jest śmiesznie mały! No więc ja. Perorowała matka, chodząc po pokoju. Będę miała suknię w kolorze Ekry, matową, w takie lekko połyskliwe pajączki, bez żadnego nakrycia głowy, tylko ozdobiony delikatnie kok. Bez. A nie myślałaś czasem o welonie? Spytałam z sarkazmem. No coś ty. Matka spojrzała na mnie, nie dostrzegając kompletnie mojej ironii. W moim wieku. Myślałam, że ojciec sobie tego zażyczy. Tadeusz wystąpi w garniturze, ciemna kawa z mlekiem i w muszce ze złocistej tafty. Dla ciebie wybrał brudny róż. U góry jedwab, dół z szyfonu, a wszystko ozdobione maleńkimi bukiecikami. To bardzo stonowany zestaw kolorystyczny. A co wybrał dla babci? Myślałam, że przynajmniej tu uda się dać upust złośliwości. Garsonkę, bardzo ładny turkus, a dla dziadka stalowy garnitur. Wszystko jest dobrane do ostatniego szczegółu, wszystko! Matka sprawiała wrażenie co najmniej podnieconej całą tą szopką. Do tej pory nawet przez myśl mi nie przeszło, że tak się do tego wszystkiego zapali. Kiedy zadzwoniła po mnie dziś rano, myślałam, że może jeszcze coś obie przeciwko tatusiowi uknujemy, ale nie. Biega teraz przede mną jak skoczna sarenka i co róż wali mnie po oczach pierścionkiem z rubinem wielkości cebulki dymki. A jak ty się teraz będziesz nazywała? Spytałam z niejaką obawą. Nazwisko tatusia nie było bowiem szczególnie reprezentacyjne. No jak to jak? Matka przystanęła na chwilę, tak jak Tadeusz. Zostaw sobie chociaż dwa nazwiska. Poradziłam, jak mi się zdawało, całkiem rzeczowo. Zawsze będziesz mogła używać nadal swojego panińskiego dla niepoznaki. No wiesz co, Edwinko? Matka jednak jakby zniesmaczyła się tym pomysłem. Ja sądzę, że w tej sytuacji wszyscy powinniśmy się nazywać tak samo. Tadeusz tego z pewnością oczekuje. Ożesz, w życiu! Aż się uniosłam z fotela. Ja się mam nagle zacząć nazywać Edwina Pasikoń? O nie, mamusiu, nie przesadzaj. Jeżeli mnie ojciec do tego nakłoni, gotowa jestem na drugi dzień po waszym ślubie wyjść za pierwszego lepszego Kowalskiego. Róbcie sobie co chcecie, ale paszli won od mojego nazwiska. Wystarczy, że mi się wywróci całe życie do góry nogami, dupa. Matka aż przysiadła z wrażenia. Córciu, co, co ty mówisz? My, my bardzo długo rozmawialiśmy. Twój ojciec się zmienił, poprawił, dojrzał, żeby usankcjonować przed Bogiem swoją rodzinę. Czy ty myślisz, że jego życie się nie wywróci? A ty tu tak dojrzał, ślepa jesteś, czy co? To dokładnie ten sam kawał Bufona i jego centryka, co zawsze. Jesteśmy mu potrzebne, bo znowu ewoluował w poglądach, rozumiesz? A tam, gdzie się teraz pcha, dobrze jest umieć ładnie rączki przed ołtarzem składać i w kartotece kościelnej mieć wszystko aktualne. My tu będziemy robić wyłącznie za tło. Ty sobie w ogóle zdajesz sprawę, w co się pakujesz? No, bo ja zamierzam ułożyć sobie życie po swojemu, a nie pod do ojca. Aż się poplułam z tej gwałtownej ekspresji uczuć. Może i tak to dla ciebie wygląda. Matka pochyliła się nad ławą, rysując na politurze bezładne zawijasy. Ale weź pod uwagę, że człowiek uczy się całe życie. Błądzi, wychodzi na prostą, znowu błądzi i znowu się odnajduje. Tadeusz też. Nieraz zmieniał życiowe ścieżki. Ale teraz, ja czuję, natrafił na tę właściwą. Zresztą to ty go zawsze przede mną broniłaś. Broniłam z samej przekory. Ja już od dawna tatusiowe poglądy na życie z nami i niech mi on tutaj żadnych ideologii nie dorabia. Jak było w lewo, tatuś był po lewej. Jak w środku, to tatuś był w samym środku środka. Jak w prawo, tatuś sió i, i na prawo. Nie, nie, córeczko, teraz to już przesadzasz. To nie jest tak. Nie tak. On sam mi to wszystko wyłuszczył. Jak masz eduś w życiu cel, to żeby do niego dojść, trzeba tak zakręty brać jak prowadzi. Jakbyś zawsze skręcała w jednym tylko kierunku, to byś się kręciła w kółko, tak czy nie? Naśladowałam jego mentorski wywód. Boże mój jedyny miłosierny! Matka złapała się oburącz za skronie. I po co ja cię tu dziś sprowadziłam? Żebyś mi w głowie mieszała, żebyś mi wątpliwości zasiewała w sercu. Jaki ten szatan perfidny nawet przez dziecko własne przemówić potrafi, żeby złe człowiekowi w duszy zasiać. Dobra, mamuś. Ja już słowa na ten temat nie powiem. Nikt mnie nie pytał, czy życzę sobie być nieślubnym owocem waszych radosnych igraszek. To i teraz mnie w nic nie angażujcie. Wstałam i ruszyłam wolno ku wyjściu. Ja wam się już do niczego nie wtrącę. Tu masz moje słowo, ale jedno wiem na pewno. Nie będę się nazywała pasikoń. Nawet nie wiem, kiedy i jak dobiegłam do domu. Miałam wrażenie, jakbym wyszła od matki wprost pod drzwi własnego mieszkania. Zasunęłam żaluzję i postanowiłam udawać, że mnie nie ma. Nawet sama przed sobą. Skradając się na palcach, podeszłam do telefonu i odsłuchałam mrugającą na sekretarce wiadomość. To była Patrycja. Gratulacje. Dlaczego się na mnie pochwaliłaś? Czytałyśmy zapowiedzi. No i się nie pochwalę. Akurat. Co? A jak? A dlaczego? Przedrzeźniałam dyszącą wścibstwem Patrycja. Gówno! Mając przed sobą cały dzień, cały wieczór i cholera wie ile jeszcze takich dni i wieczorów, zasiadłam do komputera. Chyba zamierzałam prześledzić dokładnie karierę dziennikarską Daniela w wyjątkowej gazecie, ale nie byłam tego w stu procentach pewna. W międzyczasie wpadło mi do głowy, że skoro on czegoś ode mnie chce, to może ja coś na tym interesie starguję? W końcu taki nadprzyrodzony koleś ma z pewnością jakieś większe możliwości niż ja. No chociażby to, że potrafi czytać w moich myślach. A może by tak poczytał dla mnie w cudzych? Rozmarzyłam się. Albo zaingerował w spaczony umysł mojego tatusia? Plim! Splunęło na pulpit żółtą kopertą. Pusta, niestety. W okienku nie było żadnej wiadomości. Co słychać? Spytałam bez zastanowienia. Zle. Źle? Odklikałam z wyrzutem. Nie widzisz, jak się staram? Szukam przecież tak, jak sobie tego życzysz. Wpadłam nawet na pewien trop. Ha. Co za ha? Jakie ha? Wkurzyłam się. A co ja jeszcze, twoim zdaniem, mogę? Ha? N no. Rzucił kolejną monosylabą. Nie chcesz ze mną gadać? Nie miałam dziś nastroju do przekomarzania. To nie. Czkaj. Właśnie czkam. Czkawką mi się to wszystko odbija. Siedzę zamknięta we własnym domu, podczas gdy moi rodzice pracują nad spieprzeniem mojego życia i nie tylko rodzice, koleżanki czatują na niezdrową sensację, żeby roznieść mnie na ozorach po mieście. Babcia wdała się w romans z moim własnym, niedorozwiniętym kolegą, a siły nieczyste demolują mi dom. O tak! Czkam tym wszystkim. Wyrzuciłam to z siebie w rekordowym tempie. I padłam twarzą na klawiaturę. Pojawiło się na monitorze. Co? zapytałam własnym, aczkolwiek słabym głosem. To nie ja, odpisało. To ty. Aha, uzmysłowiłam sobie. Pewnie się napisało, jak ległam na klawiszach. Podparłam się na łokciu i czkałam cierpliwie. Może nawet nie tyle cierpliwie, co bezmyślnie. A nie możesz mi po prostu sam powiedzieć, gdzie mam cię szukać? Nie wytrzymałam wreszcie. Cisza. No to czkam dalej! Przemówiłam do monitora. Mam nadzieję, że coś wypłodzisz, zanim tu zasnę. Po jakimś dobrym kwadransie wreszcie się pojawiło. To wszystko trudne dla mnie bardzo. Ja ci proszę, ja nie mogę już nic, tylko człowiek żyjący może. Ty może, wtedy dobry będzie bardzo. O, dobrze dla ciebie, jak rozumiem. A ten człowiek żyjący, to co? A, i ciebie też. W mojej sprawie twoja wielka. Tak, zdziwiłam się. A co ja mam z tym wspólnego? Mnie. Posłuchaj no, zniecierpliwiła mnie już ta zaszyfrowana gadanina. A czy ty mógłbyś mi łaskawie odpowiedzieć chociaż na parę pytań? Jakoś. Aha, jakoś. No, no to powiedz mi może, dlaczego jesteś nieżywy? Zle. Mhm, no to może z innej beczki, stwierdziłam głośno. A może mi powiesz, dlaczego to właśnie ja mam ci pomóc? Tak wpłynę? A komu tak wypadło? Tobie? No, e, czy jestem na dobrym tropie? Sama, ty sama! Rozumiem, e, czyli, że nic nie rozumiem. W tym momencie czułam się już urażona. Ale czy ty nie możesz mi choć trochę pomóc? No, przecież coś tam na pewno możesz. Pomagam co mogę. Już miałam rzucić jakąś cyniczną uwagą, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. Buczał długo i namolnie, jakby ten ktoś wiedział, że jestem w domu. Zakradłam się na palcach, żeby spojrzeć przez wizjer. Z całą pewnością nie zamierzałam wpuścić ani Iwonki, ani Patrycji, ani też żadnego z rodziców, ani Isia. Nie teraz w każdym razie. A skoro tak, to zupełnie niepotrzebnie się fatygowałam, bo na tym kończyła się lista moich potencjalnych gości. Właściwie już miałam sobie odpuścić to monitorowanie, kiedy dzwonek zabuczał jeszcze raz. Wyjrzałam dyskretnie przez szklane lipo. Za drzwiami stał jakiś obcy facet i podtrzymywał opartą o ścianę. Trumnę. Na moje oko jasny dąb. Oblał mnie zimny, lepki pot. Oparłam się plecami o drzwi, ale moje walące serce wprawiało je w taki rezonans, że, osunąwszy się cicho, usiadłam na podłodze. W tym momencie, dokładnie z pomiędzy moich nóg, wyłonił się elegancki, błękitny kartonik. Salon sukien ślubnych i balowych Eulalia odczytałam z trudem w półmroku. – Ojejku! – zerwałam się na równe nogi. Proszę pana, hej, krzyknęłam za schodzącym ze schodów posłońcem. Jestem. Facet zawrócił nim z trudem manewrując olbrzymim pudłem między poręczami przy schodach. Trochę się chyba zdrzemnęłam, ale 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 jestem. A to, wskazałam na pudło. Zdaje się dla mnie od pana Pasikonia. Pokwitowałam odbiór przesyłki i natychmiast rzuciłam się do rozpakowywania, jak się domyślałam, mojej sukni w kolorze brudny róż. Nie, żebym była taka na nią pazerna, ale, ale tak sobie. Trochę z ciekawości, trochę z nudów. I oczywiście postanowiłam ją doraźnie przymierzyć. Ej! Nachyliłam się w stronę komputera. Będę się teraz przebierać. E, mam nadzieję, że nie będziesz patrzył. Ha, ha! Ubawił się nie wiem, czym nadprzyrodzony. Ni! Czyżby wiedział? Czyżby przewidział, że suknia jest na mnie o rozmiar za mała? Jakbym nie wciągała brzucha, ciągnęła, pchała, szarpała, suwak ani drgnął. Tato, zdyspensowałam chwilowo swoje postanowienie i zadzwoniłam do ojca. Jak mogłeś mi kupić suknię beze mnie? A co? Nieładna? Zdziwił się tatuś. W to nie wnikam, za ciasna jest. O, taką to myśmy z rozmysłem wybrali, rzucił tatuś bez trosko. Pięknie na żywej modelce wyglądała. Super, to niech może ta modelka będzie waszą druhną, chyba że wolisz, żeby mi z niej połowa dupy wystawała? He! <laughs> Zarechotał ojciec z autentyczną radością w głosie. Ten cięty język to ty masz po mnie, ale do ślubu jeszcze miesiąc spokojnie zrzucisz te pięć kilo. Zrzucę? Zrzucisz, ambitna z ciebie dziewczynka. Ja w ciebie wierzę w każdym razie, tak czy nie? To ty mi tę sukienkę kupiłeś, wiedząc, że się w nią nie wcisnę? A co na to matka? Haneczka przyjęła projekt jednogłośnie. No tak, wy teraz przecież jedna opcja. Zakpiłam gorzko. W samej rzeczy, córuś. W samej rzeczy. I nie wy, tylko my. My, tak czy nie? Jasne, tatusiu. Potwierdziłam skwapliwie, a następnie zadzwoniłam do domowej po podwójne ruskie, a potem jeszcze do cukierni po tort bezowy.